Dobra, dobra. Elo, elo, tak wam powiem. A więc słuchajcie, słuchajcie. Dzisiaj na Cayo Perico wyruszamy z misją wręcz pokojową, można to rzec. Mianowicie bez żadnego fraga. Ale jeden warunek, trzeba zrobić elitę. Elitę bez fraga, ani jednego. To jest możliwe. Oczywiście napadem zrobiłem sobie tutaj zwiat. No i tutaj mam, wiadomo, najlepszy towar schowany. Znaczy, będzie dosyć to proste zadanie, pod pozorom. Tutaj łódkę jakoś zaparkować. Oczywiście, bronie są nam niepotrzebne. Nie da się wyrzucić, co prawda. Ale tak. Będę po prostu chodził sobie z samą rąsią. W zasadzie tyle. Tutaj nie ma za bardzo jakoś nawet i przeciwników też do powstrzymania, nie? Tylko ten tutaj jeden, nie? Trzeba wyminąć tego gościa i w zasadzie to wszystko. Tutaj, czyli nakasenie tego by się nie zrobiło, no. No nie oszukujmy się, nakasenie by to usłyszeli. Usłyszeli, ja, wyczuliby mnie po prostu. Nakasenie są o wiele, wiele lepsi ochroniarze niż na Cayo Perico. Tutaj są o wiele bardziej ułatwieni. Zresztą jest nawet i taka definicja. Jedną rzecz taką słyszałem, że podobno już teraz tak łatwo jest w tym GTA Online, gdyż już podobno kończą powoli rozwój GTA. Dlatego chcę już dawać ludziom jak najprostsze sposoby na zarabianie i tak dalej. Szczerze mówiąc, może tak, może nie. Co jeżeli nawet nie mają w planach zamknięcia GTA Online, po prostu będą dwie gry działały. Jeżeli wyjdzie tam kiedyś GTA Online 2 czy coś w tym stylu i będzie jedynka też chodzić, jak co jakiś czas nawet dostawać update'a czy coś w tym stylu. No nie wiadomo właśnie. Jak jest właśnie w tym przypadku, no nie wiadomo. W każdym razie jedyną rzecz, jaką jest wiadome, to, że już mam w tym momencie właśnie pełną torbę, więc super po prostu, tak po prostu tu można powiedzieć, więc genialnie, super, super. No praktycznie maksymalną jeszcze wartość, czyli no prawie 450 tysięcy. Dobra, teraz trzeba tylko wyskoczyć w odpowiednim momencie, aby mnie nie zobaczył, takim jak teraz. O, idealnie, już myślałem, że będę w jego wizji, ale nie jestem. No i dobra, no i wchodzimy do łódki, no i jedziemy kratami, no bo kratami będzie najszybciej, no. Nie ma co oszukiwać, kratami będzie najszybciej. Coś ogólnie tego, słyszałem sobie generalnie taką, no raczej będzie plotka, że prawdopodobnie GTA Online będzie przesunięte do 22, ta nowa wersja GTA Online na PS5. A dlaczego generalnie? Dlaczego? Ponieważ będzie problem z dostępnością PS5 właśnie do tego czasu, czasem Xboxa, i dlatego zamierzają właśnie to przesunąć. To jest w tym sens? Może tak, może nie. Jeżeli to ma być tylko ulepszenie tej wersji, no to nie znaczy, że cały czas nie będą wychodzić update'y na przecież na PS4, co nie? I to jest tylko ta rzecz właśnie, że nie wiadomo tylko jak długo będą wychodzić update'y na PS4. Ale czy tym jest jakiś sens? Może, ale szczerze mówiąc nie wydaje mi się, póki oczywiście nie będzie tak oficjalnie powiedziane, bo to, że jest problem z dostępnością z konsoli, nie znaczy, że gra ma nie wychodzić na tę konsolę, co nie? Wiadomo, jakaś tam baza graczy pewno stało kupiła, wiadomo, PS5, żeby zagrać w nową wersję GTA, więc czemu nie? Chociaż wiadomo, jest bardzo duży problem z tym. I to naprawdę. Oczywiście używamy sobie oddycharki i będziemy przecinać. Ja akurat uważam, że to raczej nie ma sensu, nie ma co, żeby się wydarzyło. To tylko zostanie według mnie tylko plotką, takimi domysłami, że o, tam, że nie będzie dostępności do tej konsoli przez kawałek tak naprawdę. No ale wątpię szczerze, że tak zrobią. Ale oczywiście się wiadomo, to się wszystko okaże. Chyba no to pływamy i przepływamy w takim razie kanałem do samego już tam włazu, samego końca. Tutaj właściwie mamy teraz najtrudniejszy moment, aby przejść ten napad. Mianowicie, w ogóle torba mi znika, pojawia się epilepsja normalnie. Widzicie, tutaj jest największy problem, aby, wiadomo, ominąć wszystkich ochroniarzy i żeby jednocześnie alarmu nie było. Ale to jest też do zrobienia, nie? Po prostu idę sobie tędy i przebiegam. Nawet nie muszę w pierwszą osobę wchodzić. Aż taki szybki nie będę tutaj w tym wypadku. Bo muszę tutaj po prostu wyczekać. Mianowicie tutaj w tym miejscu. Trzeba wyczekać, aż ten jeden koleś sobie pójdzie. Właściwie tyle tutaj. Możemy przebiegać, bo oni są głusi. Okej. I teraz tutaj jest najtrudniejszy przeciwnik, żeby przejść na cicho. Ja już nie wiem, czy już w tym momencie nie zepsułem, że nie biegłem. Nie zauważył, że go walnąłem z bara. No świetnie. W takim razie bardzo dobrze. Nie zauważył tego, no nawet jeszcze lepiej. No tu powinienem raczej przebiec. I dobra, teraz te dłuższe drzwi trzeba skakować. Więc się za nie zabieramy. Okej, drzwi otwarte. Nie zajęło chyba jakoś specjalnie długo, bo 35 sekund, więc całkiem. I zjeżdżamy na sam dół. Świetnie, no i zabieramy oczywiście najgorszy łup, ale no niestety taki był fart, że tak niestety wyszło. Dobra, pyk. I kręcimy sobie tutaj. Będzie oczywiście tequila to dla Lestera.
to jest oczywiste. Tylko Lester, no... Lesterowi przysługuje tequila, nikomu innemu. Dobra, no i zabieramy. Teraz wyjście. Wyjście w zasadzie będzie dosyć podobne, ale szczerze bym ja walnął też tego ochroniarza z kasyna, z bara. Oj, to też nie byłoby dobrze. Nie byłby zadowolony z tego powodu. Teraz idzie ten ochroniarz. W sumie tutaj muszę iść na schody. Nie idzie dołem. No trochę ten ochroniarz super skomplikował sprawę. Dobra, więc teraz misja impossible normalnie. Musimy gościa wyminąć. O, właśnie w taki sposób, aby nie zauważył. Biegamy, nie zauważyli. Taka z nich, teraz tutaj koło tego też nie zauważył. Pyk, super. Świetnie, no to już się udało. To był szczerze najtrudniejszy fragment tutaj. Jak tak spojrzałem na mapę, by wszystkich pięknie wybinąć, ale przez to udało, wszystkich się udało wyminąć. Szczerze powiem, spodziewałem się, że będzie to znacznie trudniejsze, a jednak tak nie jest. Chyba tutaj, jakbym już ukradł pojazd, byłby alarm. Nie wiem. Znaczy, mogę go ukraść. Tak naprawdę, no bo już tutaj się nie liczy. I żebym ja tylko nie padł, to będzie przypał. Ale to już mogę ukraść, bo tutaj już mogę mieć alarm w tym momencie. No więc to mogę sobie ukraść pojazd i będzie elita tak czy siak, bo w tym miejscu jeszcze mogą mnie wykryć. Dobra, no i spływamy. Oczywiście tam sobie na dół. Prawie w ogóle padły przez to. Chyba jedna zła decyzja i koniec by był. Ale jednak nie, bo wtedy by było od początku przechodzone. Nie wiem, właśnie, bo nigdy nie strącałem tych gości. Kompletnie bez ani jednego killa, więc... Kurde, aż ciężko powiedzieć. Nie, no będzie. Na pewno będzie. Tu nieraz miałem taką sytuację. Nie, to tylko w środku się liczy. Dobra, no to już jest koniec napadu. Świetnie. No i dobra. Teraz zabieramy ze sobą piękne miasto oczywiście. Przynoszę torbę, słuchaj, jak... Więc masz sobie tutaj torbę, tam z tequilą dla Lestera. Tam w kopercie się wszystko mieści. To jest w ogóle absurd, żeby mi się w kopercie tyle mieściło. Ale dobra, no, jak się mieści, to się mieści. No i dobra, z tego wszystkiego oczywiście dla mnie jest 1 200 000. Na to wychodzi, 1 200 000 jest dla mnie. 1053. Elita dodatkowo wpadła, czyli jest elita, czyli super. Super, perfekcyjnie. Trochę wiadomo dłużej, bo trochę trzeba było się nad tym zastanowić, ale tak czy siak jest. Elitę mamy, a to był poziom easy, to nie był poziom hard. O, to tylko 50 tysięcy, ale w zasadzie niczym się nie różni to podejście. Easy od trudnego. No widać, że nie zrobiłem napadu tak szybko. No cóż, no to trudno. Szkoda, że tylko jedno będzie, nie więcej, ale już trudno się mówi. Więcej by było z tego napadu, prawie 1 400 000 pewno. No cóż, w każdym razie udało się, to jest najważniejsze. Nie udało się, czy udało się pokonać? El robię nawet bez ani jednego ochroniarza. Pacyfistyczna misja powiodła się sukcesem. A więc to byłoby na tyle. Do następnego, cześć.